Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zaczynamy analizę partii wspaniałych, pięknych kobiet, silnych zawodniczek, które rozgrywały turniej na Gibraltarze. Chyba dobrze to zabrzmiało. No i tutaj gra Abdumalik kontra Stefanowa, 21-letnia szachistka kontra 42-letnia bodajże szachistka, z tego co dobrze wyliczyłem, chyba tak. I moi drodzy, tutaj partia przebiegała w partii szkockiej, taki debiut był rozegrany. Wielkim specjalistą w partii szkockiej był Garry Kasparow. Właśnie to tak wygląda na początku. Skoczek na f3, skoczek c6 i d4. Tutaj białe od razu walczą o centrum. No i moi drodzy, przejdźmy do rzeczy. Miałem okazję oczywiście Abdumalikową zobaczyć na żywo. No, piękna dziewczyna, a przede wszystkim jej taka charyzma i taki sposób bycia wskazuje na bardzo wielką waleczność na szachownicy, co mi się bardzo, bardzo podoba. Moi drodzy, w tym ruchu tutaj Stefanowa wybiła na d4, skoczek wybił na d4. Istnieje wiele możliwości rozgrywania partii szkockiej w tym momencie. Mianowicie, można zagrać gońcem na c5, można zagrać skoczkiem na f6. No, wybicia czarnymi nie polecam raczej, bo tutaj czarne w ten sposób nic dobrego nie uzyskują. No i moi drodzy, tutaj czarne zagrały hetman f6. Wydaje się na pozór, że to jest dziwne posunięcie, dlatego że wychodzi sobie hetman na początku gry. No, przecież wszyscy mówią dookoła, nie wyprowadzamy ciężkich figur na początku gry, lecz to jest konkretny wariant. Tak również można grywać. Plus jest taki, że zauważcie, hetman od razu atakuje skoczka na d4 razem ze skoczkiem z c6. No i plan tutaj czarnych na pewno byłby taki, żeby wyprowadzać figury w sposób następujący. Wyprowadzić gońca tutaj należałoby na c5, znaczy takie są plany oczywiście czarnych, i skoczek później idzie na e7 z opcją roszady, d6 i goniec wychodzi i tak dalej. No lecz tutaj białe zagrały dosyć sprytnie, też normalnie, debiutowo, wariantowo, moi drodzy. A można by było zagrać oczywiście goniec na przykład na e3 z podparciem skoczka, z podparciem pionka, potem c3 i tak dalej. Lecz skoczek na b3 również jest całkiem sensownym wyborem, nie pozwalamy wyjść gońcowi na pole c5, hetman zagrywa na g6. No i teraz tak, to miejsce dla hetmana wydaje się całkiem fajne, z tego względu, że jest bezpośredni atak na pionka i troszeczkę utrudnia białym wyjście gońca, który musi pilnować pionka g2. Czy musi, nie musi, no ale na razie chyba szkoda by było pionka g2 oddać tak po prostu. Moi drodzy, tutaj białe teraz zagrywają dosyć ciekawy ruch, ale też teoretyczny oczywiście f3. Wydaje się, że dziwny ruch, no bo odkrywa troszkę króla tutaj z tej strony i tutaj po tej diagonali. Tylko tak naprawdę nie ma jak do tego króla się dobrać w tym momencie, więc ruch jak najbardziej uzasadniony. Bronimy zwyczajnie pionka na e4. Goniec zagrywa na d6. I teraz, moi drodzy, skoczek zagrywa na c3. Wyprowadzamy kolejne figury białymi. Pytanie jest takie, czy goniec teraz może zbić na h2? Czy wy to tutaj dostrzegliście, co się może wydarzyć, moi drodzy? Otóż bicie na h2 spowoduje, że jak zbije wieża, to potem hetman może ruszyć na g3. Czyżby białe podstawiły pionka? Okazuje się, że tak. Białe podstawiły pionka, tylko tego nie można zbić. Oczywiście tutaj na tym poziomie dziewczyny wiedzą, jak przepraszam, kobiety wiedzą, jak rozgrywać te pozycje absolutnie. To bicie na h2 jest fatalne. Już tłumaczę dlaczego, bo wydaje się, że sensowne. Wieża absolutnie wybija gońca. Hetman zagrywa na g3 z szachem. Król musi iść na e2. Wieża ginie. No i w tym momencie widzimy, że czarne mają pionka i jakość więcej, lecz pozycja jest opłakana. Dlaczego? Na pierwszy rzut oka nie widać dlaczego, ale na tym polega właśnie magia szachów, moi drodzy. Skoczek zagrywa na d5. Okazuje się, że ten skoczek jest tutaj łasy na pionka c7, lecz zauważmy, że hetman broni piona. No, w zasadzie groźby bezpośredniej jeszcze nie ma, ale jest na to bardzo dużo czasu, dlatego że grozi goniec f4. Nie wiadomo, jak się bronić. Kompletnie nie wiadomo, jak się bronić. Ten pionek padnie na pewno. Jedynym sensownym zagraniem tutaj silniki odpowiadają najlepszą obroną, powiedzmy, dla czarnych jest król f8. Jakże słynne posunięcie w naszym kraju, moi drodzy. Lecz pogoniec f4
No niestety tutaj czarne mają bardzo trudną sytuację. Tutaj białymi odzyskujemy pionka. Jakość możemy mieć mniej jak najbardziej, lecz taki tutaj goniec na D6 się pakuje. Bardzo niebezpieczny może hetman. Figury wchodzą jak w masełko, moi drodzy. Aktywność figur na wyższym poziomie na pewno decyduje bardzo dużej ilości partii decyduje o zwycięstwie. No cóż, w partii poszło inaczej. Po skoczek C3 oczywiście czarne nie wybijają na H2, skoczek zagrywa na E7 i tutaj młoda szachistka zagrywa F4. A właśnie, zobaczcie, pionki bardzo wysoko wyszły, mają chętkę tutaj na pewno na jedną lub z drugą, na jedną lub drugą figurę, żeby atakować te figury tak bezpośrednio. No i cóż mogą zrobić czarne? Czarne zagrywają gońcem na B4. Bardzo słuszne i logiczne zagranie. Zauważmy, że jest związanie i grozi wzięcie pionka na E4, dlatego trzeba sobie jakoś z tym radzić. Agresywna zawodniczka tutaj zagrywa od razu F5. I to wygląda całkiem ciekawie. Na pewno przy szachownicy jest ciężko wymyśleć jakieś tutaj dobre opcje na, powiedzmy, obronę. Hetman zagrywa na F6. No i moi drodzy, jestem bardzo ciekawy, jakbyście dalej rozwijali swoje figury i czy w ogóle byście rozwijali dalej figury, widząc tutaj bicie na C3. Otóż pamiętajmy o tym, że i pamiętajmy i starajmy się grać w taki sposób w szachy, jeżeli chcemy grać oczywiście w szachy dobrze, coraz lepiej, żeby nie zwracać bardzo dużej i nie przywiązywać bardzo dużej wagi do strat pionków w debiutach. Oczywiście nie tak, że sobie oddajemy pionki na lewo i na prawo, absolutnie nie. To nie o to mi chodzi, tylko że rozwój figur jest najważniejszy i jeżeli jest okazja fajnie rozwinąć figury, oddając przy tym pionki i zyskując tempa, to jest to super napęd na dalsze działania w takiej aktywnej grze. Dobra. I teraz goniec zagrał na D3. Ciekawy jestem, czy ktoś z Was taki ruch brał pod uwagę. Okazuje się, że tutaj po wybiciu na C3 białe spokojnie odbijają i po wzięciu pionka jest goniec D2. Hetman wraca sobie na F6 i roszada. Powiem w ten sposób. Białe mają bardzo przyjemną pozycję, parę gońców, roszada zrobiona. Silniki mają tutaj troszkę takie zdanie, że pozycja jest totalnie równa. Ale jeżeli silnik mówi, że jest pozycja równa z pionkiem więcej, to znaczy, że aktywność tutaj w tym momencie białych jest no, porażająca, więc zgadzamy się tutaj, myślę, że wszyscy w tej sytuacji, że białe mają bardzo przyjemną opcję do gry. No tak mogłoby być, tak nie było. Po gońcu na D3 silne zawodniczki na pewno szukają opcji jakiejś tam, powiedzmy, kontry. I nie rozumiem teraz posunięcia czarnych, nie rozumiem tego toku myślenia. Goniec zagrał na D6. Ale postarajmy się zrozumieć ten ruch, bo zapewne tutaj czarnym chodziło o to, żeby mocno przygwoździć pole E5 gońcem i skoczkiem tutaj pilnować, hetmanem oczywiście. Taka blokada byłaby na pewno bardzo atrakcyjna dla czarnych, lecz białe tutaj, no, jadą mocno. Zobaczcie, hetman H5. Hetman H5. Oczywiście to jest taka prowokacja do G6. Pamiętajmy, że po zabiciu na G6 tutaj wieża ma szansę wjechać na F1 i bardzo mocno atakować na linii F, więc takiego ruchu raczej się nie obawiamy. Poza tym tutaj czarne pola trzeszczą w szwach, jeżeli byłoby zagrane. Oczywiście G6. W tym momencie czarne zagrały taki ruch dla mnie, no znowu mało zrozumiały, mianowicie A5. Jakby to powiedzieć, no strata w ogóle czasu, niewyczucie dobrze pozycji świadczy o tym, że to jest błąd. No bo ten ruch nic za bardzo nie wnosi. Po takim posunięciu skoczek sobie zawsze ucieka, a akcja już się dzieje na skrzydle i w centrum, na skrzydle królewskim, rzecz jasna. Moi drodzy, tutaj białe mogłyby fajnie zagrać, mianowicie gońcem na G5 i po takim ruchu bardzo ładny ruch mógłby nastąpić, mianowicie skoczek na D2. Od razu skoczek idzie, znaczy ucieka spod ataku i grozi skoczek C4, grozi skoczek F3 przede wszystkim. Hetman może być no, złapany praktycznie, praktycznie oczywiście, ale fatalnie by to wyglądało dla czarnych. No cóż, po A5 białe zagrały inaczej, też dobrze. Roszada, tak po prostu. Roszada kończy rozwój i działania są, myślę, że już dosyć łatwe. A4 ze strony czarnych i goniec wtrącił tutaj szacha hetmanowi, że tak się wyrażę. Hetman na E5, zobaczcie, no takie opcje matowe, bezpośrednie, takie prymitywne, no nic nie dają, oczywiście widzimy, bronimy. Goniec zagrał jednak na F4 z powrotem, hetman na F6, no i tutaj można tańczyć w kółko Macieju tak naprawdę, lecz białe postanowiły zagrać, myślę, że
Bardzo interesujący ruch. No i myślę, że wygrywający. Spróbujmy znaleźć to posunięcie. Zadanie dla Was. Można zatrzymać sobie materiał, poszukać bardzo ciekawego zagrania. Otóż tutaj białe zagrały E5. Piękne posunięcie, piękne wyczucie pozycji, oddanie pionka za wejście kolejną figurą w centrum. Goniec wybił i skoczek E4. Moi drodzy, okazuje się, że hetman ma ogromne problemy. No zaraz tych problemów nie będzie, bo nie będzie też hetmana. Mianowicie hetman zbił na F5 i co zagrać białymi? Przecież tutaj białe mają 3 piony mniej. Okazuje się znowu, że jest piękne zagranie, prosta taktyka. Myślę, że wszyscy już dostrzegają. Jest to skoczek D6 z szachem. Pionek wybił skoczka i rzecz jasna, goniec tutaj hetmana skrobną. Pozycja jest wygrana. Tutaj już się nie obawiamy takich ruchów jak G6. Zawsze możemy hetmanem sobie wtedy wrócić na F3, próbować wymienić, otwierać pozycję poprzez na przykład G4. Zresztą to już myślę, że jest dosyć proste. Kwestia po prostu policzenia. Pamiętajmy też, że nie możemy oddać, zdobyć hetmana za powiedzmy 4 figury lekkie w takiej normalnej pozycji, bo może to się źle skończyć dla nas. Lecz tutaj białe wszystko miały przeliczone. W partii nastąpiło bicie na B3. Goniec po prostu skonsumował gońca, skoczek wybił, no i goniec kulturalnie odszedł na E4. Zauważcie, żeby nie było już G6. Pionek na B2, na A2 został zbity. No i tak naprawdę kwestia teraz ustabilizowania sytuacji. Podsumujmy, hetman za dwie lekkie figury, jeszcze by trzeba było się pozbyć tego pionka na A2, więc hetman sobie zagrywa na D1 z powrotem do bazy. Dlaczego? Tutaj goniec za chwilę wejdzie na D5. Wieża zagrała na A6. Goniec D5, zawsze jakieś opcje ataku są, aczkolwiek jest broniony pionek, ale głównie chodzi o to, żeby tego pionka skrobnąć. No jak skoczek wymieni, no to im więcej wymian przy przewadze, tym lepiej. Wieża zagrała na A5, moi drodzy, goniec po prostu zbił i okazuje się, że jest bardzo sprytna pułapka, bo jeżeli król na przykład zrobi roszadę, mamy strzał na F7 z szachem, niebroniona wieża by zginęła. Taktyka tutaj na każdym kroku jakaś istnieje. Zostało zagrane D5, hetman E1, zobaczcie jakie ładne zagranie. Po prostu dwie figury są atakowane, lecz skoczek ucieka i broni wieży. B4 z atakiem. Oczywiście chodzi o to, że jak wieża odejdzie, to czasami istnieją takie opcje jak bicie na D5. Tutaj oczywiście trzeba to policzyć po wieża A4, po wieża bije na A1, lecz tutaj wszystko się na pewno trzyma. Wieża na B5 i C3. Bardzo solidne posunięcie, już nie wariackie. Zobaczcie, ta wieża jest po prostu uwięziona. Roszada ze strony czarnych. No i tutaj w zasadzie partia się za chwilę kończy. Hetman E2, atakujemy wieżę, wieża B6 i ruch kończący partię B5. Kończy partię, dlatego że jak skoczek ucieknie stąd, no to tutaj ginie kolejna figura. Jednoczesna kapitulacja czarnych w tym momencie. Moi drodzy, myślę, że piękna partia, no taka powiedzmy miniatura. Polecam grać partię szkocką, gdyż tam jest sporo fajnej taktyki i można sobie nieźle zmysł taktyczny rozwijać. Tymczasem serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć.